Cześć kochani, witajcie na kanale Bawcie ze mną zabawki dla dzieci. Mam tutaj naszego węża, oczywiście jest to zabawka. Przedstawialiśmy go wam w jednym z ostatnich filmów. I mam oprócz tego węża też tutaj naszą masę jedwabną. Myślę, że pokryjemy naszego węża tą masą i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Zrobimy sobie takiego kolorowego węża. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje, będzie to wyglądało całkiem ładnie. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do oglądania. Wzięłam sobie kawałek tej masy, na razie pastelowej, błękitnej i owijam sobie węża od tyłu, od ogona zaczynając. Wykonuję taki ruch i mam zamiar pokryć całego węża tą kolorową masą. I tak jak już wiecie, ta masa nam stwardnieje i już nie powinna odpaść z tego węża. I przechodzimy do kolejnego koloru. Mam już niebieski i pomarańczowy. I teraz nakładam zielony. A jeżeli nam się ta masa nawet porwie, to nic się nie stanie. Owijamy dalej. I później przyciskamy tak do ogona. Pomagamy sobie rękami. Dobrze, po jakimś czasie udało mi się pokryć całego węża masą jedwabną. Wygląda bardzo ładnie, mniej groźnie. Tylko teraz musimy zostawić go do wyschnięcia. Musimy poczekać, aż ta masa po prostu stwardnieje. Myślę, że 2 godziny wystarczą i wtedy można się takim wężem bawić. A jak nam się taki efekt nie podoba, to możemy z powrotem tę modelinę odciąć i oderwać. Ale mi się taki wąż podoba. Jest to zawsze coś ciekawego do wykonania w domu. Kolejny eksperyment z naszą masą jedwabną. Także napiszcie mi, co sądzicie o takich eksperymentach. Czy lubicie w ogóle masę jedwabną, masę piankową? Czekam na wasze komentarze i napiszcie nam, czy macie jakieś pomysły na kolejne eksperymenty z naszą jedwabną masą, masą piankową czy inteligentną plasteliną, bo często właśnie sugerujemy się waszymi komentarzami. Czekamy na wasze kciuki w górę, na komentarze i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach.